Polish Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Przed nami mecze półfinałowe rozgrywek o Puchar Polski. W środę 3 kwietnia o godzinie 17.30 przy Dejmonta Wisła Kraków zmierzy się z Piastem Gliwice. Natomiast tego samego dnia o 20.30 rozpocznie się spotkanie w Szczecinie, gdzie Pogoń zagra z Jagiellonią. Jak to wszystko będzie wyglądało pod względem kibicowskim? Zacznijmy od pierwszego spotkania. Piast Gliwice dołączył do ekip bojkotujących Wisłę Kraków za wydarzenia w Radłowie. W związku z tym nie zobaczymy ich w Krakowie. Klub próbował zorganizować na stadionie w Gliwicach wspólne oglądanie meczu, jednak jak poinformowali na dzień przed spotkaniem, informujemy, że wspólne oglądanie środowego półfinału Fortuna Puchar Polski pomiędzy Piastem Gliwice a Wisłą Kraków zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora. Kibice, którzy zakupili bilety przez system internetowy, otrzymają zwrot na rachunek bankowy. Z kolei pozostałych sympatyków niebiesko-czerwonych, którzy dokonali zakupu stacjonarnie, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów. bilety@piast-gliwice.eu. Jeśli chodzi o kibiców gospodarzy, to wypełnią obiekt Przelejmonta do ostatniego miejsca. Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski na portalu X poinformował: nie ma już biletów żadnego typu na mecz Wisła Kraków z Piastem. Nie ma już biletów żadnego typu na mecz Wisła Kraków z Piastem Gliwice w Fortuna Pucharze Polski. Stadion będzie pękał w szwach. Osoby, które nie będą mogły tego dnia odwiedzić R22, prośba o zwalnianie miejsc. Oznacza to, że mecz Wisły z Piastem zobaczy 33 tysiące kibiców. Profil Ultra Wisła przed spotkaniem apeluje do kibiców. Jutro przed nami prestiżowe spotkanie namiastka piłki, na którą Rejmonta zasługuje co tydzień. Bez zbędnego przedłużania. Chcemy wykorzystać potencjał trybun nabitych do ostatniego miejsca. Dlatego zwracamy się z apelem do kibiców z całego stadionu. Bardzo prosimy o bycie na trybunach najpóźniej o 17.00. Pamiętajcie, że kolejki przy kołowrotkach będą duże. Po wejściu na stadion słuchajcie komunikatu, który speaker będzie powtarzał co kilka minut. Dalsze instrukcje pojawią się także na telebimach. Na ten moment jeszcze raz prosimy cały stadion o pełne zaangażowanie i punktualność. Pamiętajcie też o czerwonych koszulkach dla jak najlepszego efektu. Po oprawie lecimy z dopingiem na korbie, jakiej dawno nie było. Ave Wisła. Jeśli chcecie kibicowskie materiały z tego meczu, to łapka w górze pod filmem mile widziana. Przejdźmy teraz do drugiego półfinałowego spotkania, które odbędzie się w Szczecinie. Jeśli chodzi o gospodarzy, to klub dwa dni przed meczem poinformował: gwoli formalności. W środę spotykamy się w komplecie. Grupa Ultras Pogoń Szczecin ma plany na ten mecz. W związku z tym zamieścili taki oto komunikat. Portowcy, święta, święta i po świętach. Była Wielka Sobota i pewne zwycięstwo z Nożownikami. A teraz czeka nas Wielka Środa i mecz, który elektryzuje każdego kibica Pogoni. Jako grupa Ultras przygotowaliśmy na to spotkanie oprawę, w którą zaangażowana będzie większość z was. Liczymy na to, że wraz z pierwszym gwizdkiem zrobimy taki meksyk na stadionie, który pozwoli nam na zrobienie kroku ku narodowemu. Jutro z samego rana pojawi się komunikat dotyczący choreografii. Pozdrawiamy, Ultras Pogoń Szczecin. Jeśli chodzi o fanów Jagiellonii, to dwa tygodnie przed spotkaniem zamieścili takie oto info o wyjeździe. Za dwa tygodnie zagramy wielki mecz w walce o finał Pucharu Polski 2023-2024. W środę 3 kwietnia zmierzymy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Ze względu na ciężki termin, środek tygodnia, po świętach i dużą odległość, będzie to wyjazd dla najwytrwalszych kibiców i sympatyków Jagiellonii Białystok. Na wyprawę do Szczecina jedziemy własnym środkiem transportu. Każdy ogarnia auto we własnym zakresie. Wszyscy lecimy razem, jedną grupą. Zapisywać się można tradycyjnie na maila jagaontur@gmail.com. Na maila otrzymacie potwierdzenie i wszelkie szczegóły. Wyjazd, miejsce i godzina zbiórki i tym podobne. Zapisy potrwają do wtorku 2 kwietnia do godziny 20.30. Bilety na mecz kibicom Jagi będą za darmo. Opłaci je SKJB Dzieci Białegostoku. Jeśli ktoś posiada wolne miejsce w aucie lub busie, to niech daje znać. To samo jeśli ktoś chciałby jechać, a nie ma miejsca w aucie. Niech się odzywa. Szykujcie się na wczesny wyjazd, bo nie wiadomo jak będzie z protestami rolników i czy da się przejechać autostradami i drogami szybkiego ruchu. O godzinach zbiórki decydować będziemy bliżej meczu. Które z tych dwóch spotkań elektryzuje was najbardziej pod względem kibicowskim? Jaką parę chcielibyście zobaczyć w wielkim finale na narodowym? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeśli chcecie więcej tego typu zapowiedzi, no to łapka w górze pod filmem. Nie zapomnijcie też subskrybować największego kanału kibicowskiego w Polsce, który niebawem osiągnie poziom 200 tysięcy subów. Trzymajcie się i do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających.
Zapraszamy na zakupy w pioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.